Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w nowym odcinku Runway Team Challenge. Jak widzicie, nasza Alicja już nie śpi. Obudziła się jakiś czas temu i tutaj ogarnęłam i kazałam jej troszkę pomalować, żeby wiecie, jakieś tutaj pieniądze jeszcze zdobyć. A pewnie dyrektor dzwoni i dzisiaj mam plan. Moja mama chce jechać do jednego miasta i poszukać tam współlokatora, można powiedzieć, takiego małego, w sensie zwierzaczka. Bridleton Bay odwiedzimy i zobaczymy, czy znajdziemy jakiegoś psiaczka. Ile? Sprzedaj oczywiście. Gdzie ty chcesz iść? Na razie z tobą dzisiaj nigdzie nie idziemy, może cię odwiedzimy później. Odchwaszczaj, podlej teren i zbierz cały plom. Właśnie chciałam dzisiaj, wiecie, tutaj zobaczmy, czy znajdziemy jakiegoś fajnego pieska albo coś. Może wiecie, co chcesz robić? Nie wyrzucaj ze tego jedzenia. To może chodź jeszcze pomalować. Namalujesz mi jeden obraz i za chwilę się wybierzemy tam i poszukamy, bo może znajdziemy jakiegoś fajnego psiaczka. Tak myślę, bym chciała właśnie pieska, żeby wiecie, trochę ożywić tą rozgrywkę. Jest jakieś, wiecie, mini utrudnienie. No zobaczymy, ale tutaj wiecie, no jak trzeba pieniądze też zdobywać, no bo w końcu o to chodzi w tym challenge'u. Żeby zdobywać te pieniądze, żeby tutaj się rozwijać i wiecie, wybudować fajny domek. O, 7 poziom już malowania, fajnie. O, w ogóle ładny obraz. Podoba mi się. No. Dalej, kończę malować i lecimy. O. Czyste 51, oczywiście, że sprzedajemy. Nie sprzątaj. Ja to sprzątam za ciebie. Naprawdę. Oj. O, tutaj. No jeszcze się nam zlew. Zamień. To jeszcze musisz wytrzeć. Widzicie, to co prawie zarobiłyśmy, to niedługo się nam zlew. Dobra, nieważne. Lecimy szukać pieska. Także podróżujemy. I oczywiście muszę jej odnieść w końcu pieniądze za to podróżowanie, bo zapominam, ale sobie zapisuję. O, tutaj lecimy. I gdzie by tu znaleźć pieska najszybciej? W sumie niby w parku. Czy może się bierzemy tutaj? Nie, ale mi się wydaje, że może w parku najszybciej. Zobaczymy. Tak same. Jesteśmy. Park pieski. O, nasza Alicja się przebrała. To jest swój strój na ciepłą pogodę. W ogóle ma tak śliczny tył, ten strój, że... Ach, dobra, to chodźmy. Może ty nie możesz z nikim rozmawiać, a ty chcesz... No to wyrzuć sobie to jedzenie z siebie. Dobra, i zobaczmy, czy tu są jakieś zwierzaczki. Pewnie jak na złość żadne się nie pojawi, a mógłby. W ogóle jak tu jest ładnie, ja nie wiem, czy ja tu byłam w ogóle. No, tutaj na razie nic ciekawego, muszę... Nie, jakie grubiańskie powitanie. Nie, czemu? Ostrożne powitanie. Masz właściciela? Prado. Chwila, to nie jest zwierzak czasami naszego Kodiego? Prado. O nie! Aby było śmiesznie, jakbyśmy porwały naszemu chłopakowi psa. No ale się przywitajmy, nie? Skoro jest tutaj ktoś z rodziny... O, Hanna. Dorosła, to pewnie jego mama. No my nie możemy z nią rozmawiać, także nie idziemy się oczywiście przywitać, tylko czekamy tutaj na jakieś zwierzaczki. Oddana. To fajnie. No, dobra, teraz czekamy na jakieś bezpańskie psiaczki. No liczę, że się, powiem wam, jakieś tu pokażą, bo bym chciała pieska. Ewentualnie możemy, wiecie, zaadoptować. No, patrz, chmury. Pogorszenie, o co dopiero teraz? A tutaj idzie jakiś piesio. O, tu się jakiś pojawił. Kocham. Rosie, nie ma nazwiska. Czyż była bezpańska? Ewentualnie jeszcze zobaczymy, ale ona komputera nie ma.
Zobaczymy, zobaczymy. Może ewentualnie byśmy co to kiepskie, co dobre. Znowu jego mama tuszu. Dobra. Porozmawiaj. Idzie to jakoś sprawdzić. Poznaj, czy ona ma właściciela? Przyjazne. Może porozmawiaj jeszcze? Nie wiem, pobaw się. Wiecie, po co czasami ze schroniska, jak jeszcze są takie bezpańskie pieski, nie? Wiecie, najpierw te bezpańskie by się pobrały. Właśnie nie wiem, czy on jest, wiecie, czyjś, bo no, nie ma nazwiska. Chwila. Czy ty jesteś siostrą? Przywitajmy się. Czy ty jesteś siostrą naszego Cody'ego? Możliwe. Clint, co tu cała rodzina przyjechała? No, jaka urocza. No, porozmawiaj z nią. Popraw humor. A ja w tym czasie popatrzę, czy tu są jakieś zwierzaczki. Rosie tutaj nadal jest. Także... O, Cody w ogóle tu jest. Nawet jak nie chcę się z nim spotkać, to on widzicie, do nas sam przyjdzie. Dobra, nie wiem. Może Rosie gdzieś pociekła. Może poznaj. Gdyby ma, że nikt tutaj bezpieczny. O, komuś się przysło. Czyżby twoja przyjaciółka? O nie, Rosie nam zniknęła. No nie. A, bo to jest klinika Matko, nie umie się wysłowić. Weterynarz. O, przyjmuje pieski. Dobra, czy tu naprawdę nie masz żadnego pieska? No ludzie. Hello. Znaczy, kotów tu mi się więcej ogólnie spodziewałam. Koty to ja mam wrażenie, że cały czas gdzieś się tam plączą. Bezpańskie. A tu? Co to? To jest piesio? Przybłęda! O, chodź tu. Chodź tu. Ale to jest kotek. Nie chciałam kotka, ale możemy przywitać. Czy ty przeszłaś przez płot? Okej, dobra, nie wnikam. A, czyli one tu mają do góry takie, ten, że są przybłędami. Dobra. Czyli Rosie jednak miała właściciela. No naprawdę, to chodźmy... Nie, gotuj, nic, co ty tam? Obejrzyj może kwiat, a ja tu poszukam. Czy są właśnie jakieś roślinki do zebrania? Ludzie, ja chcę jakiegoś pieska. Rozmnożymy żabkę. Tutaj ten kotek, ale kotka nie chciałam, powiem, że chciałam pieska. No, naprawdę. No cię może w ogóle przywitać, co? Obejmij. Przedstawi was może. Nie, no smutno mi, że nie ma żadnego pieska. To jest Rosie, ale ona nie jest tą przybłędą. Może ty nie masz nazwiska? Opieka nad zwierzakiem? No nie można, to nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. No szkoda. No chciałam tutaj zwierzaczka. No. Przywitajcie się, przywitajcie. Smutno mi, powiem wam. Bo tutaj raczej nie można przez telefon zaadoptować. Weź urlop. Dzień wolny, nie. Nie rozmawiaj z dorosłymi, nie. Z kodem masz rozmawiać. Graj w sieć, nie masz, nie masz. No nie można, no. No szkoda.
No tutaj wszystkie pieski mają właścicieli. O, o, tu widzę jakiś pan. Co się z nim stało? Dobra, nieważne. Gotujesz, no to gotuj. Nie wiem. Smutno mi, myślałam, że znajdziemy pieska. Nie znajdziemy chyba tego pieska. Sprzedamy. Żeby chociaż coś zarobić. No i będziemy szły do domu za chwilę, bo jak tutaj nic nie ma, to jest kotek kolejny, nie? Tak, przybłęda kolejna. Miałam takie plany, jak zwykle z nim. To jest kot? To jest kot? Jakiś duży ten kłoteł. A to? Aha, to jest... Bija? Bija? Chyba tak. Nie wiem, no smutno mi, że nie było żadnego przybłędy pieska. Bo z chęcią zaadoptowała. Tu jest znowu ten kot. Czy to jest znak, że mam kota zaadoptować? Nie wiem, może spróbujemy. Tylko powiem wam, że ja na osobiście właśnie chciałam wziąć sobie przybłędę, ponieważ... No, wiecie, taniej jest, nie? No tak trzeba zapłacić za adoptowanie, nie? No nie ma żadnego. No smutno. Burmistrz i znowu kolejny kotek. Wiecie, kotełów tu jest pełno. A piesły? Piesła nie było żadnego przybłędy. Smutno mi, no. No, myślałam, że znajdę gdzieś tutaj psa. Powiem wam, smuteczek. Smuteczek. Jego nie mu dobra. Nieważne, chodź. Lecimy do domu. Cię ogarnąć. Nie, może ci kupię ten laptop albo coś. Zobaczę w ogóle, jakich to cena jest. I ci za chwilę muszę odjąć pieniądze przy okazji. Ach, no. Już powiem wam, że smutno, bo myślałam, że w sumie możemy... No ale ty masz jakiegoś właściciela, to cię nie będziemy brać komuś, jak nie wolno. Zobaczymy. Może kupię jej tego? Zobaczę właśnie, w jakich cenach. Jeśli będzie coś miarę, to może... Nie w końcu się jej przyda, nie? Zatem nie musiałam więcej później malować, żeby to sobie jakoś tutaj, wiecie, nadrobić, nie? Jesteś. Dobra. Leć skorzystać. A ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej cenie są te komputery. Tutaj. Nie jadalnia, tutaj. W sumie może jakby tableta się jej kupiła, ona zna to nie stać, bo to wszystko takie drogie. Ale ten tablet za 1000? A będzie mogła w ogóle na nim coś zrobić? Zobaczmy. Czytaj e-booka, nie. No nie można, to sprzedajemy. Niestety. Widzisz, już za 800. Jesteśmy w plecy w ten sposób. Może taki? A to biurko ci muszę dokupić, nie? Same wydatki. Dobra, zobaczmy. Jakieś może mini biureczko takie. O, co, takie drogie są te biurka, naprawdę. Dobra, to ja wezmę to tańsze, bo... Po prostu znowu jesteśmy biedne, jak nie wiem, wezmę ci już najtańsze krzesło za to. O, chyba jutro pogram sama nią. Jutrzejszy dzień, żeby ona trochę nadrobiła. I zobaczymy tutaj zwierzaczka. Chodź, rodzina. Adoptuj psa. 200 smolonów, stać nas. Myślałam w ogóle, że to jest droższe. Serio, myślałam, że to jest jakieś 1000 smolonów. O. Mamy. O, księżna, samica, szczenie. O, w ogóle jakie urocze psiaczki. Ojeju. Z chęcią bym wzięła wszystkie, powiem wam. Mm.
Może weźmiemy takiego? O, już! Nie, gdzie ty? Gdzie jest piesek? Jest nasz piesio! Ostrożne powitanie. No, ty pani już możesz iść. A zakończ. Aha, tylko jeszcze muszę kupić miskę. Mimo, że nigdy nie adoptowałam zwierzaczka. Przeważnie, jak już wiecie, tworzyłam to. O nie, gdzie tej miskę położyć? Gdzie tu tą miskę położyć? Dobra, na razie jej położę w sypialni. Może być tu? Dobra, tutaj damy głębiej. I jeszcze tutaj legowisko i trzeba jakieś położyć. Liczę, że tu gdzieś będzie mogła. Alicja będzie od tej strony spała. No. No, zakończ. Czy to już będę mogła sprzedać? Gdzie znasz piesek? Emil, odchodź, spotkanie sprawie zostało zakończone. A gdzie jest piesek? Czy zrobiłam coś nie tak w tym momencie? Ej, co jest? Czy tak miało wyglądać? No to adoptujemy psa jeszcze raz, ale chyba pieniądze nam pobrało. Ale to gdzie jest nasz piesek? Patrzcie, nie ma tego pieska, to co? Nie, czekajcie. To miałeś być ty? Dobra, weźmiemy Apollo. Zobaczymy teraz, czy pójdzie. No, wiem, 22. Dawajcie mi piseczka. Nie idź spać, mamy ważniejsze rzeczy. O matko, jaki on jest malutki! Ojeju! Aha, dobra, dobra. Weź przyjazne powitanie. Ja bym go ogólnie postarzyła. Ojeju, dwa się pojawiły teraz. A to ja bym wzięła tego Antiego, przepraszam, ale... On był pierwszy. Ojeju! O, oczywiście, że... Anti... Wiecie, jaki on jest uroczy. Matko, czy wy widzicie, jak on się cieszy? Super, a teraz zakończymy to. Już chyba teraz wszystko zrobiłam ok. Ale musimy przede wszystkim napełnić miskę małemu. Ej, cię smutno mi. Ale ten piesek mi zginął, nie wiem. To mój błąd, bo zrobiłam trochę źle, ale... Ej, tego psa mi zostaw. Kobito. Idź. Sprzedam tą rybkę. Rybka, żabkę. O, pogłaszcz go. Poznaj. I... Co tutaj jeszcze? Pogłaszcz. Ati. Dobra, niech już jest Ati. Co tu jeszcze mamy? Jaki on jest uroczy. A, i dopóki pamiętam, musimy odjąć tutaj za... Wiecie, za nasze podróże, bo znowu zapomnę. Tylko ja, wiecie, po prostu coś... Dobra, kupię... Jedną bryłę węgla, drugą i trzecią, po prostu ją schowam w wyposażeniu. Tryb życia. Dobra. Czy ty napełniłaś mu tą miskę? Tak, namaluj mi coś.
klasyczną obraz wyślę mały, żeby po prostu były, wiecie, jakieś pieniądze, bo gdy gra sama, to ona nawet nie będzie miała za co namalować tego obrazu. I sprzedam tą jedną żabkę. I tu sprzedam dwie ten. Także powiem wam, że dzisiaj dzień pełen wrażeń, bo... I... O, tu proszę, tu nie chcę, to proszę bardzo, to mi namalujesz tylko i pójdziesz spać. Ja wiecie, pełen dzień wrażeń, poznałyśmy siostrę Cody'ego. Skąd nie wiem, czy to w końcu tutaj zamieniłaś słowa, czy nie. Ale mamy pieska. Także bardzo się cieszę i ja wam dziękuję... O, arcydzieło. Tak na zakończenie odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Do następnego. Pa, pa. Is your love enough? Come on, baby, believe it.